Hero Solanie, jesteśmy już solidnie po Comic-Conie u Ciebie na chacie. No i nie wydarzyło się aż tyle, ile się spodziewaliśmy. Ale nie martw się, wydobyliśmy kilka solidnych konkretów. Zaczynamy od czegoś, co przewija się na naszym kanale już od pewnego czasu, wyskakując przy każdym, na co czekamy w tym roku. Jak zapewne się już domyśliliście, chodzi o New Mutants. Ja nie wiem, po tylu zmianach daty premiery powinni chyba zacząć powoli zmieniać tytuł na Old Mutants. Przedni żarcik, nie? Wyobraźcie sobie, że twórców też się humorek trzyma, bo sam panel rozpoczął się od wylistowania wszystkich przeszłych dat premiery wraz z komentarzami od fanów. Dobrze wiedzieć, że przynajmniej dział marketingu ma do całej akcji dystans. No ale dobra, no to na czym stoimy teraz? Nowa data premiery to 28 sierpnia 2020 roku. O kurde, to już przecież niedługo. Czyli jednak plota na temat wrzucenia filmu bezpośrednio na Disney Plus raczej się nie sprawdzi. Chociaż kto wie. Oprócz tej jakże ważnej informacji, przez cały panel za dużo się nie działo. Raczej klasycznie, parę pytań do obsady, znowu heheszki na temat opóźnień. Aż tu nagle drop! I polecieli z pierwszymi dwoma minutami filmu i nowym trailerem. Powiem wam, że szczena mi opadła i zaśliniłem sobie pelerynę. W moment zapomniałem o tym, że mieliśmy ten film obejrzeć milion lat temu. Wiadomo, że część trailerowa to zapewne majstersztyk edycji, ale miałem wrażenie, że dostaniemy zupełnie inny film niż ten, który by wynikał z wcześniejszego trailera. Jest sporo efektów. Jakoś te postacie jakoś tak lepiej ogarnięte? A może to dlatego, że troszeczkę poszperałem w internetach i mam większe pojęcie, z kim będziemy mieli do czynienia. Iliana Rasputin, magik. Siostrzyczka łamiącego ręce Deadpoolowi Kolosusa. Posiada moc tworzenia takich cosiów, które pozwalają się jej teleportować i w czasie, i w przestrzeni. Miała słabe dzieciństwo, bo jego większość spędziła w limbo, skutkiem czego ma fajny mieczyk oraz złamaną psychikę. Kto dalej? Roberto da Costa, chłopiec z okładki. Taki przystojny, że aż świeci. Jak słońce. Nie no, naprawdę. Ma moc wchłaniania i emitowania promieniowania słonecznego. Taki Mister Hypersolarium. Dani Moonstar, Mirage. Ta pani z kolei ma moc przywoływania fizycznych emanacji strachów swoich wrogów. Kurde, ale to było trudne do powiedzenia. Tak w skrócie, jak się boisz klaunów, to pani zorganizuje ci cyrkową imprezkę, która może skończyć się trwałymi uszkodzeniami. Rain Sinclair, Wolfsbane. Najprościej rzecz ujmując, koleżanka to wilkołak z potężnym bagażem psychologicznym. A na koniec Sam Guthrie, Cannonball, który włada całkiem ciekawą mocą. Nie dość, że lata, a przynajmniej porusza się bardzo, bardzo, bardzo szybko, to przed sobą tworzy całkowicie niezniszczalne pole siłowe. Jak dla mnie, bomba. Ja się jaram. A co na to Hero Solanie? Co dalej? Mamy trailer długo oczekiwanego Hellstrom. Co to? Hellstrom to historia Daimona i Satany, dzieci szatana Marduka Kuriosa i Victorii Wingate Hellstrom, którą w serialu gra pani Elizabeth Marvel. Satana jest półdemonem, sukubem, potrafi się żywić energią z ludzkich dusz, żeby wzmocnić swoje moce. A jakie ma moce? Lewitacja, teleportacja, hipnoza, supersiła i z takich bardziej egzotycznych potrafi uwięzić w sobie demona, no i wypuścić go jak będzie trzeba. No i generalnie jest czarująca i umie czarować, jak nauczył ją tatko szatan. W serialu zagra ją Sydney Lemon, którą możecie kojarzyć z Fear of the Walking Dead, gdzie grała Isabelle. Natomiast jej brata, Daimona, zagra Tom Austin. Daimon ma podobne moce, jednak nie przeszedł on całego treningu statkiem. I w swojej półczłowieko-półdemonowatości wybiera raczej stronę ludzką. A to dlatego, że rodzinka troszeczkę się rozdzieliła już w młodych latach rodzeństwa. Po latach rodzeństwo się spotyka i, jak zapowiadają twórcy, mamy być świadkami fantastycznego horroru pełnego innych wymiarów. Wejdziemy też w nawiedzony szpital. Ogólnie ma być dosyć mrocznie, chociaż jeszcze nie wiemy, czy serial będzie miał R-kę. Za show ma odpowiadać Paul Zbyszewski, który pracował też przy Agents of S.H.I.E.L.D. i niestety przy znanych z fatalnego zakończenia Lostach. Więc tutaj mamy huśtawkę hype'u. Serial ma być horrorem, ale nie zapomina, że jest z gatunku comic book superhero. Jak zapowiadają twórcy, mamy dostać bieganie po ścianach, latanie i tonę easter eggów prosto z komiksów Hellstrom.
Jak to się ma do MCU? Pierwotnie serial był reklamowany jako Marvel's Hellstrom, jednak wraz z trailerem, który pojawił się na Comic-Conie, zgubiono Marvel's przy tytule, a to podobno z racji odgórnych decyzji. Zdaje się, że serial nie będzie powiązany z MCU, jak zapowiadają twórcy, i aktorzy mają eksplorować jeszcze nieodkryte przestrzenie komiksowego świata Marvela. A pod odrzuceniem Marvelki z tytułu może też czaić się marketingowy plan na wprowadzenie horrorowego klimatu w przyszłych filmach w MCU. Być może w Doktorze Strange'u, Multiverse of Madness, a może już w New Mutants. Hellstrom wlatuje na Hulu dokładnie 16 października tego roku. Czy któraś z polskich stacji podniesie berło szatana? Do tego newsa jeszcze czekamy. Podczas panelu na Comic-Con u ciebie na chacie dostaliśmy też śmieszny żart, że niby aktor, który gra Chrisa Yana w serialu, co nieco się wygadał na temat fabuły. The Boys. Co nowego? Dostaliśmy chory teaser do nowego sezonu, w którym Butcher wraz z ekipą są ścigani na wodzie przez Deepa, czyli takiego Aquamana. Deep w pierwszym sezonie był raczej na uboczu. Co prawda dostaliśmy trochę wglądu w jego charakter, ale nie był jakiś super ważny dla fabuły. Mam nadzieję, że w tym sezonie zobaczymy go więcej. Ale wracając do teasera. Deep surfuje sobie na wielorybie, wyglądając całkiem komicznie. Następnie zagradza chłopakom drogę, stojąc dumnie na wspomnianym wielorybie. No ale chyba nie do końca rozumie, kogo ma po drugiej stronie. Butcher bowiem, który o ile w pierwszym sezonie był raczej zdesperowany, to teraz nie obchodzi go już chyba nic, a na pewno nie... Nie ucierpiały żadne wieloryby. Jakby co. Ucierpiał za to Deep, no bo widzieliśmy, jak jego serduszko pęka przy cierpieniach wodnych stworzonek. Kripke, stwórca serii, podczas komikonowego panelu zarysował mniej więcej fabułę. I ma być jeszcze bardziej szalenie i bardziej edgy. Boysi są poszukiwani. Homelander nie ma już nikogo nad sobą. Mówię o jego mamusi. Ale za to sam jest tatusiem. A jako, że Boysi komentują trochę rzeczywistość, nasi bohaterowie zmierzą się też z White Supremacystami. Na panelu pojawił się też ciekawy gość. Fan z zapytaniem dedykowanym Deepowi. Czy sezon drugi będzie lepszy od pierwszego? Season 2 is way better, isn't it? Yeah. I think so too. Na panelu boisowym wystąpiła też Aya Cash, występująca w roli Stormfront. I zgodnie z zapowiedziami, postać mamy od razu pokochać i ma nas nieraz zaskoczyć. I to się ma wydarzyć już 4 września. Z dodatkowych zaskoczeń dowiedzieliśmy się, że Keanu Reeves współtworzy komiks Berserker, w którym występuje. Chyba szykuje się jakiś film na podstawie komiksu. I mamy też exclusive clip Netflixowego Power Project. Filmu, w którym Joseph Gordon-Levitt łyka jakieś dropsy, które dają mu supermoce. W filmie, który wychodzi już 14 sierpnia, ma wystąpić też Jamie Foxx. A w flipie Joseph dostaje ostro w czambo. A jak wrażenia po Comic-Conie u ciebie na chacie? Jakieś zaskoczenia? No w zasadzie jakby twórcy trochę starali się, żeby to nie wyszło. Naoglądaliśmy się odliczeń i reklam, jednak zrozumiałym jest, że to darmowe wynarzenie, a na realny Comic-Con uderzają tłumy ludzi, żeby zostawić tam swój hajs. No i te tłumy to do tego gratka dla reklamodawców i twórców. Tutaj Comic-Con nie mógł sobie pozwolić na pokazanie, że ich fizyczny Comic-Con nie do końca jest potrzebny, więc nie mieli co szaleć. Mimo siły wydarzenia, wiusy na panelach jakoś nie powalały. Nie było też za wiele trailerów, ale to jest wynik zamkniętych kin i pandemii, która sparaliżowała też po części plany filmowe serialowych produkcji. Również dlatego panele z gwiazdami, które nadawały od siebie z chaty, były nieco mniej barwne. Inaczej może być na Comic-Conie od DC, czyli DC Fandom, który odbędzie się już 22 sierpnia. Tutaj DC bezpośrednio biorąc odpowiedzialność swoją marką za event, raczej bardziej się postara. Wydarzenie będzie trwało 24 godziny, co mam nadzieję sprawi, że będzie intensywniej niż na, no, niekoniecznie ciekawych panelach podczas Comic-Con at Home. A z takich mniej komiksowych rzeczy dostaliśmy też trailer Star Trek Lower Decks. Dosyć ciekawej komediowej animacji, która ma odpowiadać losy mało ważnej załogi mało ważnego statku. Jako fan Treków czekam. A są tu jeszcze jacyś Trekowcy? Herosolanie. I jesteśmy po Comic-Conach. A w tygodniu pokomikonowym dostaliśmy też trailer DC Showcases Batman Death in a Family, który ma być w sumie takim telltale'em, gdzie mamy mieć wpływ m.in. na to, kim stanie się Jason Todd.
Drugą niespodzianką są pierwsze 3 minuty Umbrella Academy, gdzie prócz odniesienia do Terminatora dostajemy niezłą rzeźnię i rodzinkę w komplecie. A co do filmów, mamy lekki międzyczas z produkcjami filmowymi. To w międzyczasie sprawdź, co tam ostatnio warto oglądać, no i sprawdź nasze filmy dokumentalne. Nie zapomnij zostawić suboleksa i kciukacza. A komentarz? Komentarz to powinien być obowiązkowy na tym kanale. Pozdro, herosolanie.